Te następne 72 godziny są tym momentem na spotkanie z Panem Bogiem. Są tym momentem, aby pomyśleć, czego Pan Bóg chce ode mnie, co ma dla mnie. Zazwyczaj mamy jakieś wyobrażenie, jak to będzie wyglądało, ale później rzeczywistość weryfikuje to wszystko. Jak długo będziemy szli, nie wiecie, gdzie idziemy. Są rzeczy, na które nie mamy wpływu i akurat na muszkieterze nie rozmawiamy. Rozpocznie z nim wędrówkę, to całkiem dobre rzeczy mogą mieć miejsce.